Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na Palionowie. Dlaczego tu jest noc? Dlaczego jest ciemno? Mnie się to nie podoba. Co to jest za tabliczka? Czekam w wiosce hejtera, ta... Dobra, ta... Znowu mi się kaszle na początku odcinka. Kurde. Ja tak jakoś jak mówię czasem, to tak ściskam gardło, że aż mi zasycha w sekundę. Dobra, czekam wiosce hejtera, tata hejtera, czyli muszę pójść... Czekajcie, wioska hejtera, czy to chodzi o tamtą wioskę, czy to jest wioska hejtera? Tam, co tam on się ukrywa? Jeżeli on to tak nazywa, no dobra, ja myślę, że to jest takie mikropalionowo, bo tam jest takie wszystko pomniejszone. Ale okej, skoro to się nazywa wioska hejtera, możemy tak... Chyba to jest, chyba o to chodzi, czekaj, no chyba, że jest jakieś inne miejsce, gdzie jest wioska hejtera? Nie no, wydaje mi się, że to jest to. Dobra, to musi być na bank to. Dobra, pójdziemy dzisiaj do niego, wezmę tego Grimace Shake'a. Ponieważ ponoć ten Grimace Shake ma nam jakoś pomóc w tym, żeby stworzyć miksturę, znaczy miksturę, boże co ja gadam, żeby stworzyć jakieś antidotum. Ja nie wiem dokładnie o co chodzi, jakie to będzie antidotum, ale że jakieś antidotum, które pomoże nam wyleczyć hejtera, żeby on już nie był tym Grimisem. No bo w sumie... Dobrze, żeby nie był tym Grimisem. Jakby, kurczę, ja powiem wam tak. Jednego dnia nie byłem po stronie taty hejtera, no bo mnie wyrzucił z Palionowa. No ale jednak z drugiej strony chcę też uratować tego hejtera, nie? I może po prostu tata hejtera troszkę się zmieni po tym, jak uleczymy jego synka, jak wszystko wróci do normy. Może po prostu już nie będzie taki, jak był wcześniej. Może, nie wiecie, nie będzie już tutaj tak rządził. No, liczę na to, mam taką nadzieję i mam nadzieję, że się nie zawiodę. Nie wiem, to liczę po prostu na to. No uratujmy hejtera, to jest chyba ważniejsze niż pozbycie się taty hejtera, tak mi się wydaje. Dobra, więc tak, czy ja coś potrzebuję ze sobą, żeby tam się dostać? No mam elytrę, mam fajerwerki, więc to jest chyba wszystko. Ja nie wiem, co jest potrzebne do tego, żeby zrobić to antidotum. Wiem tylko, że miałem zdobyć Grimace Shake'a, więc Grimace Shake'a zdobyłem, tak jak tutaj napisał w tej książce. Przypomnijmy sobie, co tutaj było napisane. Siema, to ja tata hejtera, nie możemy się spotkać dziś, to było wczoraj. Muszę coś powiedzieć, odkryłem, że istnieje możliwość zrobienia antidotum dla mojego synka, żeby znów był sobą, a nie tym obrzydliwym Grimace'em. Jest tylko jeden problem, potrzebujemy do tego Grimace Shake'a, a mimo, że mam game moda, nie mogę z niego zabrać Grimace Shake'a, dlatego musisz zdobyć chociaż jednego, wtedy zrobimy antidotum i uratujemy swojego synusia. Znaczy, mojego synusia. Uratujemy mojego synusia, czyli w sensie jego. Dobra, widzowie, lecimy w takim razie w stronę tamtej wioski. Puuu! Jest ogień, jest ogień. Ja tam muszę dolecieć, uwaga, musimy, jeszcze używam jednej fajerwerki, pyk, tak do góry i teraz uważam, że powinniśmy w ogóle już dolecieć na spokojnie. A ja w tym czasie, widzowie, oczywiście poproszę was o zostawienie łapki w górę, subskrypcji, ja robię pajacyki i wy macie czas, żeby stawiać łapkę w górę. Uwaga, 3, 2, 1, 0, raz, dwa, trzy, cztery, 5. Dobra, mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę. Komu się udało, niech się pochwali oczywiście w komentarzu. Dobra, lądujemy, jesteśmy już na miejscu. Patrzcie, jak ta podróż szybko minęła. Dobra, tu. Czy on tutaj jest na chacie? Tu go chyba nie ma. Dobra, zobaczmy, gdzie jest atak. O, tu se stoi, czekajcie, widzę go, widzę go. Halo! Halo! Nie ma mnie, nie ma mnie! Jak ciebie nie ma, jak ciebie nie ma, jak ciebie nie ma, jak ciebie widzę! No mnie tu nie ma! Jak ciebie nie ma, jak ja cię widzę, jak ciebie nie ma, jak ja cię widzę! Cześć, Szczypson, powiedz mi... Co ty z tym telefonem latasz, tak? Nie, wiesz co, bo mi ręka zdrętwiała, wybaczysz mi? Ale czekaj, to nie tak łatwo z wybaczeniem. Ja nie mam nawet pewności, czy ty na pewno szczerze do mnie ten... No przepraszam, przecież się popłacę. Co on tu robi? Nie wiem, przyszedł zaatakować, proszę weź, ja to zgniłe mięso. Nie chcę, przepraszam! I co, ja mam ci zaufać, że to były szczere przeprosiny, to co ty, żeś na tym TikToku odwalił? No, ogólnie to mi bardzo głupio, ja nie chciałem, żeby tak wyszło i ogólnie to ja jestem taki, ja się zmieniłem, ja już nie jestem taki, ja teraz jestem influencerem i teraz nagrywam TikToki. Przepraszam, wybaczcie mi. Ale na pewno to było szczere, na pewno to było szczere. Tak, na pewno, obiecuję. Na Renatę. No dobra, no to wybaczam ci. No i widzowie, tapujemy, bardzo serdecznie dziękujemy, tapujemy i co, papa. Dobra, koniec. Widzę, że się wkręciłeś źle w tego TikToka. No stary, ja tam robię, czekaj, jak wy to mówicie, daily. No. No, dzięki za wasze komenty, czasami na fejcie. Tak jest, no, słuchaj, no my się tutaj normalnie kolegujemy, co ty na to, żebyśmy zostali przyjaciółmi. No ale czekaj, ty jakiś czas temu mnie wyrzucasz z Palionowa, dajesz mi bana, a później w ogóle z podkulonym ogonem mnie przepraszasz, proszę mnie, żeby zdobył Grimace Shake'a, a teraz jeszcze przyjaciółmi. Na przyjaźń sobie trzeba zasłużyć, dobra? To nie jest takie łatwe. Dobra, Szczypson, powiem tak, jesteśmy mężczyznami, no tak? No tak mi się wydaje przynajmniej, nie? No tak. Dobra, słuchaj, no to ja ci powiem tak, jak mężczyzna to mężczyzna. No. Po prostu, że tak powiem, cała ta sytuacja była bardzo, bardzo niefajna, ponieważ ja ciebie nie lubiłem, nie? No. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo ja byłem zazdrosny. O co? Byłem po prostu zazdrosny, bo o Emilię. Chodzi o Milky. No i co? Bo ty dobrze wiesz, że ona mi się podoba, tak? No dobra, no to atakuj, nie? Ja nie mówię, że nie. No dobra, ale... Ale ja słyszałem, że... Ja mam TikToka! Ja mam TikToka, ja widzę! Schodzę na TikToka rano, robię sobie normalnie kupę poranną i patrzę TikToka, a tutaj Milky Szczypson. Ja takie nie! I włożyłem telefon do kibla i spukałem. A, rozumiem. I to jest jakiś inny telefon, czy wyciągnąłeś? Teraz mam iPhone'a 4. Fajne, fajne, podoba mi się. Ale to słuchaj, no to ja słyszałem, że ty też się podobasz Milky. Kto tak powiedział? Milky mi tak powiedziała. Naprawdę. Żartujesz? Naprawdę. Nie żartuję. O kurde! No więc masz szansę, masz szansę. Zdecydowanie. Ona lubi łysych i brodatych. Ej, a pomożesz mi? Nie, no to jest twoja misja. Proszę, słuchaj, nie, no, ja ci miałem Grimace Shake'a załatwić, patrz co mam. Puśćcie. Jezus, bo ja tak zapomniałem, ja normalnie ci powiem, że ja od tego czasu, nie? Ja się tak boję tego Grimace, że ja normalnie No właśnie. No to ogarnąłem ci Grimace'a. Grimace Shake'a cię ogarnąłem, żebyś mógł go wyleczyć. I słuchaj, dobra. I mam nadzieję, że docenisz ten akt mojej, prawda, tutaj ten, bo mógłbym, wiesz, mi było wygodnie. Grimace, ja się nawet zaprzyjaźniłem z Grimace'em. Ja już nawet z nim współpracowałem i tak dalej, więc to, że ja ci teraz pomagam, to tak naprawdę jest zdrada na nim. Chłopie, co ty w ogóle mówisz? Że zaprzyjaźniłeś się z Grimace'em? Grimace'em, no a co? Nie no dobra, chłopie, ja myślałem, że ty jesteś inny, nie? Ale dobra, ale słuchaj, ale... Aha. To jeszcze powiedz, że wypiłeś Grimace Shake'a, nie, właśnie, nigdy nie wypiłem Grimace Shake'a. Ogarnąłem ci Grimace Shake'a, żebyś mógł go wyleczyć. Mówiłeś, że jest jakieś antidotum. Jakie to jest antidotum? Wyleczmy hejtera. Dobra, słuchaj. Byłem na przygodzie. No. Chodziłem w te i we w te. Szukałem. Znalazłem bardzo dziwną rzecz. Mhm. Śmierdziała jak nie powiem co. A co to było? Słuchaj. Kupa. Tak się powiem. No też, to była ta kupa, bo mi się telefon zapchał, kibel mi telefon zapchał, wiesz? A, okej. Mówię, że to inny telefon. No tamten stary. Dobra, nieważne, nie gadajmy głównie, bo to nie jest temat na dzisiaj. Dzisiaj gadajmy o czymś zupełnie innym. Słuchaj, znalazłem taką dziwną recepturę. Ona strasznie śmierdziała, to była taka zwinięta kartka i ja muszę to sprzetestować. I do tego potrzebny mi jest Grimace Shake. I daj mi to. Ale to czekaj, daj mi to. My, tu jest teraz biznes, my musimy się teraz dogadać. Biznes? Tak. Tak. Chcesz, żeby Palionowo było transfertowe? Właśnie, ja chcę porozmawiać o Palionowie. Daję ci Grimace Shake'a w zamian za to, że nie wrócisz już tam jako władca Palionowa, tylko oddasz władzę Palionowi. O? No. Ale jak to? No jak to? Uratujemy twojego syna. Co jest dla ciebie ważne, władza czy syn? O kurde, teraz mam zagwozdkę. O, serio? To jest dla ciebie zastanawiające? Zastanowię się, ojciec, jak ty się na ty zastanawiasz. Wrócę za 13 sekund. Co jest grane? Co on tam liczy? Co jest grane? Na czym tu się zastanawiasz? Dla mnie prosty wybór. Nie mogę. Jak se analizuje. No dobra, no bo już wiem, no w końcu gdzie ty jesteś, Stefan? O jasny gwint, no. I co? Jaka decyzja? Władza. Władza nad synem! No to sam nad synem, to ty możesz sobie trzymać twardą rękę, nie? Ale my nie jesteśmy... Nie, tutaj nie, ja to tak się nie zgodzę, musimy jakoś to inaczej rozwiązać. Słuchaj, czemu inaczej, co? Demokracja! Okej, jeżeli przegrasz w głosowaniu demokratycznym, to poddasz się, tak? Nie, no ale... to co? Co nie? Dobra, nieważne, nie, wiesz co, porozmawiamy o tym potem, teraz najważniejszy jest synek. No to w takim razie powiedz mi, jak się namyślisz, ja wrócę wtedy. No co? Ja chcę... No bo ja nie wrócę, słuchaj, ja bym muszę mógł ogarnąć tego Grimace Shake'a, na luzie, po prostu mój bok. No to dawaj, no to sobie ogarnij. Ale ja tam nie wrócę, póki on tam jest, no. No dobra, no to sobie ogarnij, no to jakby... No nie ma takiej opcji. Ogarnąłem dla ciebie Grimace Shake'a, mam go w tym momencie tutaj, może być twój, możesz sobie zrobić antidotum, możesz mieć wszystko, co potrzebujesz. Nie dam ci. Proszę. Dobra, jeżeli obiecasz, że proszę. Nie będzie głosowanie na nowego prezydenta. Jak przegrasz, to się zgodzisz na to. Słuchaj, ja ci mogę wiele zaproponować, możemy wspólnie TikToka. Ale dlaczego ty nie chcesz się pozbyć władzy? Co ci tak na tym zależy? Bo ja jestem urodzonym władcą, przywódcą, jestem normalnie tutaj panem Dariuszem, pan Dariusz. Ale no to sobie możesz być dalej panem Dariuszem, tatą hejtera, ale nie będziesz kurczę królem na Palionowie, bo Palionowo to jest, jak sama nazwa wskazuje, Paliona. Więc ja dzisiaj nie dam ci odpowiedzi. Nie, to jest za duża sprawa, żebym ci dzisiaj dał to odpowiedział. To się zastanów i przyjdź tutaj, jak będziesz wiedział. No dobra. Ja przypomnę, że ja z Grimace'em jestem na dobrej stopie przyjaźni. On też chciał Grimace Shake'a, mogę mu go oddać. Pewnie tak. Jesteśmy na relacje ekipowe. Ja cię bardzo lubię, po prostu byłem zazdrosny o Emilię. Dobra. Tak? No. Wiesz, dobrze, że tak jest. Podoba mi się. O, a tutaj ludzie was shipują. Ja nie wiem, czy coś między wami jest, czy nie, tak. Ja podejrzewam, że tak, ale nie jest to dla mnie w tym momencie najważniejsze. Najważniejsze dla mnie jest zdrowie syneczka. Więc ty mi dajesz tego Grimace Shake'a, kumasz czacze? Tak. A ja... A ty? Oddam władzę... hejterowi. No ale to bez sensu, bo ty mu zabrałeś wcześniej władzę, to teraz mu oddasz i zaś ją zabierzesz. Oddaj władzę Palionowi. My nie dojdziemy do porozumienia. Ale ja nie mówię, że ty masz komuś oddawać władzę. Zróbmy głosowanie, w którym jeżeli przegrasz, to po prostu zgodzisz się na dany wynik i będzie ktoś inny. Poczekaj sekundę, bo ja muszę się podrapać po życiu. Co jest grane? Dlaczego on nie umie się zdecydować? No i co? Ja nie, dobra, jestem, sorry, musiałem sekundę odpocząć, bo normalnie mi łeb nie boli od twojego gadania. No. Czyli tak, pytanie jest proste. Czy oddam władzę Palionowi? Tak. Nie. No to dobra, no to nie. Nara. No czym się? Zobacz Sugarboxa! Ha, 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 okradłem cię! Z czego mnie okradłeś? No dobra, ale nie masz Grimace Shake'a, no to co? No dobra, wymiana, to wymiana, chodź. Wymiana! No dobra, no to... Ale ja nie potrzebuję tego, co ty tam mi zabrałeś. No to ode mnie śmiertelności, droga diabelka. No jabłuszko. Dobra, oddam władzę Palionowi. No i tu jesteśmy dogadani, no i ale jak oszukasz, będziesz miał kłopoty. O, widzisz? Patrz ile zabrałeś, kartę dostępu nawet... O! Właśnie! O nie, jeszcze porozmawiamy! Jeszcze porozmawiamy! Jeszcze porozmawiamy, ponieważ jest jeszcze jedna rzecz. Musisz oddać willę mi i Dawidowi, którą nam zabrałeś. Dobra. Tak? Oddajesz willę i zgadza... Znaczy nawet nie... Ale... Słuchaj, nie musisz... Ja nie oczekuję, że oddasz władzę Palionowi. Ja oczekuję, że zezwolisz na uczciwe wybory na nowego prezydenta. Zezwalam. Jeżeli wygrasz, będziesz se prezydentem. Więc możesz wszystkich przekonać jeszcze. Ale... ale mają być. No ja powiem tak. To, czekaj, bo ty to nagrywasz, nie? No. Dobra, to tak. Czekaj, ja nagram sobie, tylko wezmę sobie telefon. Widzowie, wybierzcie mnie na prezydenta, to dam wam IP do Palionowa. Każdy z was będzie mógł tutaj mieszkać. Oddaj mi Sugarboxa, złodzieju. To jest złodziej, to jest złodziej, nie bierzcie mu. Będzie mógł tutaj nagrywać z nami. Także głosujcie na mnie na prezydenta. Nie słuchajcie Szczypsona, bo on się zaciął jak stare radio. Nara, tapujemy. Dobra, dobra. Wygrałem wybory. No i normalnie stary, ja mam taki program wyborczy, ale ty zapomniałeś o tym, kto głosuje. Nie głosują widzowie, tylko głosują członkowie Palionowa. Kurde, no ale oni nie muszą tego wiedzieć, wiesz, to będzie miał lajków na TikToku. Trudno, ale to co z tego, że widzowie zagłosują, jak tu chodzi o głos nasz. A tym to będę miał milion wyświetleń, no. Dobra, dawaj mi tego Grimace Shake'a, zgadzam się na wszystko, może że nie wiem. Dobra, dobra, no to w takim razie masz tego Grimace Shake'a. Ale ja mam jeszcze jedną prośbę. No. O, możesz mi zabrać Milky na wymarzoną bratkę. Dobra, weź se ją. I zrobimy z tego live'a na TikToku. Weź se, spoko. Dobra. Let's go. Dobra, no chodź, chodź, czekaj, ale jaki jest plan w ogóle? Bo co, ty już dasz radę beze mnie, czy ja mam tu ci jakoś pomóc? Tak. Co, mam ci pomóc, czy mam sobie iść? Masz mi pomóc, masz mi pomóc. No dobra, no to jestem. Dobra, potrzebuję do ciebie. No, co potrzebujesz? Zrób mi crafting table. Nie umiesz crafting table'a sobie zrobić? Nie umiem. No to masz. Tu. Dobra. Teraz masz zamknąć oczy. Jak zamknąć? No to co, ty będziesz takie rzeczy robić, że ja nie mogę patrzeć, czy co? Nie rozumiem. Czekaj, bo muszę... Co ty robisz? Ja ciągle widzę wszystko. Co ty robisz? Wypiłeś tego szejka pewnie, co? Co? Co to jest? Czekaj. Daj mi to. Co to jest? Patrzcie na to, widzowie! Co to jest? Mam fajny patyk, tapujemy. Co to jest za patyk? Powiedz mi. To moje, nie oddam ci, uciekamy, widzowie! Ej, ale ty miałeś zrobić antidotum, a nie jakiś miecz. Dobra, powiem tak, słuchaj. Tak naprawdę, to ja wiedziałem, że to będzie ten miecz. No to po co ci... Zobacz. Grimace Sword. Grimace Sword. On jest zrobiony z miecza i z Grimace'a. To bardzo proste, zamoczyłem po prostu miecza w Grimace'ie. Ej, on ma 14 punktów ataku, co jest grane? Ej, I podobno, ja tam wyczytałem w internetach, nie? I tak dalej, że jak się uderzy Grimace'a tym mieczem, nie? No. To on będzie tracił siłę i on wtedy będzie jakby, nie wiem jak to powiedzieć, po prostu będzie, wiesz, w ten sposób go uratujemy. Jesteśmy w stanie pokonać tego Grimace'a. No i co, i ja mam uderzyć go, czy ty go uderzysz? Tak, tylko jest jeden mankament. No. Po pierwsze, zombie jest za tobą. No dobra. Po drugie, jak uderzysz tym mieczem w tego Grimace'a, to on może odbić ten strzał i możesz zginąć. Aha. A po trzecie, możesz się zarazić Grimace'em, jak nie wyjdzie, bo masz tak ogólnie 50/50, albo go pokonasz, albo nie pokonasz. No dobra, czyli krótko mówiąc zrobisz to ty, tak? Nie, ja nie tykam, ja tam nie idę. No to co, ja mam to zrobić, ja mam ryzykować? Tak, ty, a wiesz co, nie, ja mam lepszy pomysł. No. Skoro chcesz oddać władzę oczywiście Ogurasowi, no to niech Oguras taki cwany może pójdzie i go tym uderzy, co? O, taki cwany jest. No to jest dobra myśl szkoleniowa. No. No faktycznie, no dobra, no to postaram się, może się, no to dobra, no to ja nawet nie czekam. Ja wracam w takim razie z powrotem na Palionowo, idę się z nim spotkać, może gdzieś tam będzie. No i mu przekażę ten miecz, ale dobra, czyli krótko mówiąc, trzeba uderzyć Grimace'a tym mieczem, tak, Grimace Swordem, tak, wtedy go to osłabi i jest możliwość, żeby on z powrotem wrócił i był hejterem, a nie Grimace'em. Jest, ale to nie jest 100%, także to jest ryzyko, bo na przykład on może wtedy zginąć, nie? Aha, kto? No właśnie tutaj jest problem, bo nie doczytałem, albo ten kto bije, albo ten kto jest bity. No to, to szkoda, że nie doczytałeś, to raczej dosyć ważne. No dobra. No nie, no co, mi się dobra, nie chciało powiem Palionowi, że jest po prostu ryzyko, że nie przeżyje. No dobra, wiesz co, ja idę do nory. Papa. No dobra widzowie, wracamy z powrotem na Palionowo, bo nie wiem, to jest niesamowite, co tu się wyprawia. Dobra, mamy jakiegoś Grimace Sworda, czy to nam dobrze posłuży, czy to wyleczy Grimace'a. Już mi się mylą osoby, ja już jestem przebodźcowany. Dobra widzowie, lecimy zobaczyć, czy jest Palion na chacie, jak jest to od razu mu przekazujemy ten miecz, żeby mógł z niego skorzystać. No w końcu jest tutaj królem Palionowa, w sensie powinien być. Ja też mu w ogóle powiem, co ja ustaliłem, jest to hejtera, mam nadzieję, że się ucieszy, jest tam na górze? Jest tam, biega sobie, dobra, lecimy na górę. Halo! O, dzień dobry, co ci jest? Co ty zrobisz? Przyszedłem, tak ale czemu ty masz takie kropki? Co ci się wydarzyło? Jest problem taki, że wypiłem Grimace Shake'a. Ale nie mów, że jestem głupi, bo to było w dobrych celach i jakich? Na słowo harcerza Grimace mi powiedział, że jak wypiję Grimace Shake'a w prawdziwym życiu, to wtedy hejter wyjdzie z ciała, w sensie opuści po prostu Grimace go i no to on cię jakoś oszukał, stary, dobra, teraz... Dobra, słuchaj, co ja mam, bo ja tu przychodzę nie z pustymi rękami. Ogólnie tak, tata hejtera napisał mi, że znalazł sposób na to, jak wyleczyć swojego syna, prawda, z tego, żeby był żeby już nie był tym Grimace'em. Na to? Tak, no i właśnie, i słuchaj, i co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że kazał mi zdobyć Grimace Shake'a i mu przynieść Grimace Shake'a i on z tego Grimace Shake'a, stary, do craftingu i zrobił coś takiego, patrz to. Ja widziałem ten miecz u tego Grimace go miał i mówił, że go nie chce mi dać, u Grimace'a. No to jest jedyna broń, która jest w stanie go powstrzymać. Powiedział, że go nie chciał mi dać? Tak. Powiedział właśnie, że jeżeli go tym ukąsisz, czy tam dźgniesz go tym, czy coś takiego, no to on się powinien zmienić z portem. Nie, ja to tobie zostawiam, to jest twoja rola, no. Słuchaj, ja ci powiem, co ja ustaliłem z tatą hejtera. Powiedziałem tak, że dam mu tego Grimace Shake'a i uleczymy jego syna pod jednym warunkiem, że zezwoli na to, żeby po całej akcji powtórzyć wybory prezydenckie, żebyś mógł znowu wygrać i że nie będą one ustawiane. Zgodził się na to? Zgodził się, powiedział, że git. Dodatkowo powiedział, że oddaje mi i Dawidowi też tą willę na szczycie tej góry. To wytargowałem, więc... Robi coraz mniejszy, kurde, no jest spoko ten tata w sumie. Tak, tylko powiedział, że mamy to zrobić, no i teraz uwaga, są złe informacje też. Jest ryzyko, że osoba, która użyje tego miecza na Grimace'ie, będzie miała tego skutki, może nawet zginąć. Co? No i dlatego powiedział, że masz to ty zrobić. Aha, czyli po prostu mogę zginąć i tak przejmie Palionowo. No istnieje takie ryzyko. No i miałem ci to... jest jakiś procent mówił, czy nie mówił? Nie wiem jaki procent, nie mówił jaki procent. Mówił tylko, że to jest jedyny sposób na to, żeby go wyleczyć. No i tyle. Ja nic więcej nie wiem. No nie wiem, no dobra, schowam to do Enter Chesta, ja muszę się zastanowić. Schowaj, jakbyś potrzebował jakiejś pomocy, to wal śmiało. Ja już mam serdecznie dosyć tego Grimace'a, taty hejtera, ja już chciałbym świętego spokoju, naprawdę, marzę o tym. Dobra. Dobra, zabiję, no nie wiem, no ja muszę się, to jest za grube, dobra, nie muszę się dowiedzieć, może trzeba z Dawidem pogadać, przeanalizować ryzyko i tak dalej. Może Drewnik zabije. Albo Dave, no, albo Yeti. Dobra, ja i tak jestem zarażony, może to jakoś coś da radę, dobra, postaram. No właśnie, ej, może przez to, że ty już jesteś lekko tym zarażony, to właśnie nie ma tego procenta na to. No właśnie, wtedy. Właśnie to ej, jest, mi się tak wydaje, tak teraz mi już to wpadło. Dobra, słuchaj, ja lecę, bo ja już jestem zmęczony dzisiaj, jakbyś czegoś potrzebował, będziemy szukać, czym się, elo! Dobra, kromka, usmasz się, elo. Elo, elo.